jeszcze mam taki pomysł po tej rozmowie z Barneyem, który chce wydać książkę o szkolnej. Ja rozumiem, że chciałby wydać książkę i może na tym zarobić, a może nie. Wiecie, jak to jest dzisiaj z książkami? Najpierw trzeba zainwestować własne pieniądze w druk, ściąć biedne drzewa, a potem się okaże, że nikt papierowej na przykład książki nie chce kupić, nie? Więc one zalegają w magazynach. W Polsce książki w ogóle są dosyć drogie w stosunku do zarobków. Jak książka kosztuje tam, nie wiem, 40, 50, 60 zł przy godzinie, przy płacy za godzinę pracy tam powiedzmy około 20 zł, no to książki powinny być zdecydowanie tańsze. I one są tańsze, bo w końcu trafiają na przykład do hipermarketów, na takie przeceny, w koszach leżą. Można je kupić za 10 zł, za 5 zł, za 3 zł. No i to jest już przystępna cena, nie? Więc moja propozycja, tylko może ciężko na tym będzie Barneyowi zarobić, ale ja wykupiłem domenę kononopedia.eu, bo strasznie denerwowała mnie ta fałszywa kononopedia, gdzie banda frajerów spod bramki i czubków, którzy nic nie wiedzą, kompletnie nic nie wiedzą, banda matołów, idiotów i kretynów. Więc ponieważ nic nie wiedzą, to zastępują brak wiedzy farmazonami, bajerami, zmyśleniami, urojeniami, mitomanią i tak dalej. Więc ja myślę, że ludziom należy się prawda, należy się rzetelna informacja. W związku z tym sam pomysł Barneya, żeby dać możliwość przedstawienia swojego własnego spojrzenia i opinii na temat szkolnej przez jakąś tam każdą z postaci, bez oceny, bez jakoś tam wnikania, bez manipulacji, wydaje się sensowny, nie? Natomiast nie wiem, czy on będzie w stanie to doprowadzić do końca. Nikomu tak naprawdę nie chciało się też tworzyć takiej prawdziwej kononopedii, bo jeżeli nie jesteście tam z wyrolami, którzy czerpią jakąś chorą przyjemność z pisania bzdur, idiotyzmów, jakichś grafomańskich po prostu śmieci internetowych, jeszcze potem można się narazić na jakieś nieprzyjemności, procesy karne i tak dalej. Dlatego to gówno przeniosło się na jakieś rosyjskie serwery. Bo w Polsce zgodnie z prawem już nie mogło po prostu działać, publikować tych pomówień i tam kłamstw. To byłby jakiś pomysł, no, żeby to stworzyć. No, znając czasem życie, to łatwiej jest coś nagrać z kimś, nie? I też widzą potem łatwiej jest to oglądać, bo nie każdemu tam się chce czytać. Nie każdemu chce się pisać. Także rzucam taki pomysł. W sumie zamiast książki o szkolnej 17, Kononopedia, prawdziwa wersja, tworzona przez ludzi, którzy coś wiedzą w temacie, a nie przez frajerów spod bramki. Dla frajerów spod bramki. Kononopedia.eu to miała być właśnie rzetelna informacja dla akuratnych widzów. No bo ludziom należy się po prostu jakaś tam prawda, informacja, nie? No. No to chyba w kwestii kononopedii na